Jest godzina 10 rano. Stoimy w Świdnicy na ogródkach działkowych Relaks. Ale to, co się tutaj dzieje, wcale nie służy relaksowi. Kierowcy bezprawnie zrobili sobie tutaj objazd. Ruch na ogródkach jak na autostradzie. Kierowcy nie patrzą, po czym jeżdżą. Gdy robi się ciasno, chętnie wykorzystują pobliskie pola. Mamy w tej chwili potężny problem związany tutaj z tą drogą, która jest biegnącą do naszych ogrodów działkowych, ponieważ są prace na ulicy Sikorskiego, więc wielu kierowców sobie po prostu skróciło drogę przez jeżdżąc tędy. Uniemożliwiając nam działkowiczom dojazd do ogrodu, rozjeżdżają nam drogę tą, po prostu kurząc, i to jest od sprzętu najmniejszego samochodu do najcięższych samochodów, wszyscy tędy przejeżdżają. I to staje się tu już nawet niebezpieczne z tego względu, że taki ciężki sprzęt jak tędy jedzie. Gdyby jeszcze kierowcy zachowywali jaką taką kulturę, jeździli delikatnie, ostrożnie, a przez to jeżdżąc po drodze tej nasypowej i po polach nawet, powodują potwornie tu zakurzenie całego terenu, więc działkowicze naprawdę mają problem z tym związany. I ten ruch jest dość potężniejszy, on się zwiększa. Problem istnieje od zawsze. Chodzi o boczną drogę od ulicy Pogodnej. Kierowcy zrobili sobie tutaj samowolnie objazd. Jednak wraz z remontem ulicy Sikorskiego problem zwielokrotnił się. Dziennie przejeżdża tutaj kilkadziesiąt samochodów, w tym znaczna ilość ciężarowych. Natężenie ruchu samochodów jest dość spore, prawda? Szczególnie w godzinach takich szczytów to niemalże samochody jadą jeden za drugim, co sprawia naprawdę bardzo duże niebezpieczeństwo dla użytkowników tutaj działek i posiadaczy tych działek, ogródków działkowych. Przejście lub przejazd rowerem, prawda, czy w ogóle swoim samochodem dojechać do działki, bardzo, bardzo jest niebezpieczne. Kierowcy dużych pojazdów w ogóle nie zwracają uwagi, jak jadą. Jadą, że niemalże na pełnym gazie, prawda, nie zwracając, tak jakby dając sygnał, że wszyscy mają im ustępować drogę, bo oni są najważniejsi. Ruch jest duży. To jest, na godzinę jest kilkadziesiąt samochodów, co najmniej kilkadziesiąt samochodów. Zatrzymujemy kierowców i pytamy ich, dlaczego nie jadą prawidłowo. Tłumaczą, że tak kierują ich znaki, że nie widzieli żadnych zakazów. Zgodnie uważają, że skoro mamy do czynienia z drogą do ogródków, powinny tutaj stanąć znaki zakazu wjazdu. Sprawa wymaga pilnego rozwiązania. Człowiek rowerem jedzie, to samochody tu jeżdżą tak, że no po prostu można i wypadek spowodować. No bo przecież to jest nie do pomyślenia. Tu jest droga wąska, bo samochody jeżdżą, to przez pola jeżdżą, żeby się wyminąć, no bo nie da rady po prostu. Jak ktoś jedzie rowerem, no to po rowach potem musi jechać, no bo jak inaczej da radę. Działkowcy proszą o postawienie znaku zakazu wjazdu miasto, ale miasto uważa, że droga nie jest gminna i nie ma takiego obowiązku. W tym tygodniu prezes ogródków Relaks złożył do magistratu i na policję stosowne pisma. Prosi w nich o pomoc. Zwróciliśmy się z zapytaniem do urzędu w tej sprawie. O jego decyzji poinformujemy.